Siemaneczko, ostatnio wbiliście ponad 3 łapki w górę, także wrzucam ten filmik minutkę wcześniej. Wiem, jestem wspaniałomyślny. Więc idąc tym tokiem myślenia, no możemy zrobić, że wrzucę filmik 5 minut wcześniej, jeżeli wbijecie, no nie wiem, zaszalejmy trochę 10 łapek w górę. Część osób też mi zarzucała, że jestem pewnie kimś na poziomie Iruki Sensei i potrafię tylko takie podstawowe techniki, więc dzisiaj zajmiemy się Kchiyose no Jutsu. Uwaga, tylko dla twardzieli. Aby przywołać jakąś bestię, potrzebujecie najpierw podpisać z nią pakt krwi, który pokażę wam później w praktyce. Następnie będziecie musieli wykonać te pieczęcie, które wam właśnie teraz pokażę, w tej samej kolejności. Dzik, pies, ptak, małpa oraz baran. Jeśli już to zrobiliśmy, wystarczy, że teraz krzykniemy Kchiyose no Jutsu i przyłożymy dłoń tą z krwią do ziemi. Ja tego teraz nie będę robił, bo nie chcę tutaj przywołać żadnej bestii. Jeśli jesteś na tak zaawansowanym poziomie jak ja, nie musisz wykonywać tych wszystkich pieczęci po drodze, wystarczy na przykład taka pieczęć albo żadna, zależy. A teraz przejdźmy do praktyki. Siemano! Tak jak mówiłem, żeby przyzwać własną bestię, trzeba najpierw z nią podpisać pakt. Pakt polega na pakcie krwi, więc potrzebujemy swojej krwi, żeby potwierdzić, czy taki pakt chcemy, czy nie chcemy. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Aby coś takiego zrobić, możecie się przygotować wcześniej. Trzeba, tak jak mówiłem, podpisać pakt. Musicie go mieć zapisanego na zwoju. Ja tu mam swój, także potrzebujecie też krwi. No i to zależy. Jeżeli jesteście już ranni czy coś, to możecie prosto ją wziąć. Jeżeli nie, to najprościej chyba z palca po prostu przegryźć, aby krew wyleciała. Ja właśnie tak zrobię, ale nie będę tego pokazywał, aby wiecie, YouTube nie zablokował mi filmiku. Także ja już to zrobiłem poza kadrem i możemy w sumie to potwierdzić. Tak powinien wyglądać wasz pakt. Mam nadzieję, że wszystkich tak wygląda. PS, zostaje tutaj na kamieniu ten pakt, żeby ktoś miał mindfucka, o co tutaj chodzi. Teraz nie wiem, czy poprzednio mówiłem o tym, czy nie, ale niektórzy mniej zaawansowani potrzebują te pieczęcie wykonywać. Ja, z racji tego, że jestem profesjonałem, nie muszę tego robić. Także pokażę wam w sumie samo przywołanie. Staniemy trochę dalej, żebyście wszystko widzieli. Także Kchiyose no Jutsu. Oto moja bestia.